Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj odpowiem na pytanie, czy większość ludzi będzie potępiona. A wszystko to w kontekście sporu pana Terlikowskiego z księdzem Dominikiem Chmielewskim. Zapraszam. Ksiądz Dominik Chmielewski w materiale, który został nazwany Większość ludzi idzie do piekła. Ta nazwa na pewno nie pochodzi od niego, to nie jest też jego oficjalny kanał, natomiast on wycina jakiś fragment jego wypowiedzi i tak go nazywa, co myślę, że jest zgodne również z przesłaniem tego materiału. Swoją drogą ten film jest godzien uwagi pod wieloma względami, ale do tego sobie jeszcze wrócimy. Tam padają faktycznie dosyć, no, można powiedzieć dzisiaj, kontrowersyjne stwierdzenia. Materiał też oczywiście jest takim typowym dla księdza Chmielewskiego stylu, zarówno jeśli chodzi o sposób prezentowanych treści, same prezentowane treści, przykłady, autorytety, na które się powołuje. To wszystko jest takie dosyć typowe dla księdza Chmielewskiego, co ma tutaj pewne znaczenie. No i później w reakcji na ten materiał pan redaktor Terlikowski odpowiada, komentując, to jest chyba wpis na Facebooku albo na Twitterze, ale wydaje mi się, że na Facebooku. Ten wpis miał później chyba 1000 komentarzy, ileś tam reakcji, czyli tam się działo wokół tego wpisu. I pan Terlikowski pozwolił sobie skomentować tą wypowiedź księdza Chmielewskiego, kazanie księdza Chmielewskiego w sposób, który myślę, że wymaga komentarza. Dlaczego? Mniej ze względu na treść, choć też, ale może jeszcze bardziej ze względu na formę, która jest dla nas bardzo ciekawa i która naprawdę bardzo mocno nawiązuje do treści materiału, ale to wszystko się wyjaśni w trakcie. Uwaga! Zazwyczaj tego nie robię. Wpis jest z 15 sierpnia o godzinie 20:19. Jest to dokładnie nawet tutaj pokazane. Zazwyczaj tego nie robię, pisze pan Terlikowski. Nie jestem teologiem, nie mam kompetencji kaznodziejskich, nie jestem duszpasterzem. No na początku mamy takie uniżenie się, jak widać, ale tym razem zrobię wyjątek. Ale jednak nauka, w cudzysłowie, którą ksiądz Dominik Chmielewski zatytułował Większość ludzi idzie do piekła. Tu już pierwszy błąd. No, on na pewno jej tak nie zatytułował. To jest kanał jego fana, który wyciął jakieś fragmenty i przyozdobił je pociągami przede wszystkim. Zaraz to pokażę, jak to wygląda, bo jak ten materiał został ozdobiony, to w ogóle jest jakby takie w cudzysłowie osobne dzieło sztuki, ale to jest też co innego. A więc ten materiał to opowieść, która woła o pomstę do nieba. O! I o reakcję przełożonych. I to na wielu poziomach. No a więc pan Terlikowski domaga się reakcji przełożonych na wielu poziomach i pomsty z nieba. No dobra, zaraz będziemy widzieli dlaczego. Ksiądz Chmielewski uprawia religijność lękową. A no właśnie, to jest ta największa herezja czasów współczesnych. Jego Bóg jest bezsilny. To też ciekawe, herezja, duchowość lękowa, ale Bóg jest bezsilny. Jego teologia to lękowy pelagianizm, doprawiony tanią gnozą. Przepraszam, ale jakoś to jest w cudzysłowie piękny styl pisania komentarzy. Jego teologia to lękowy pelagianizm, doprawiony tanią gnozą. Jakieś to jest piękne zestawienie tych rzeczowników i przymiotników. Lękowy pelagianizm. To bardzo ciekawe zestawienie, bo pelagianizm był pierwotnie taki, można powiedzieć, antylękowy. To była właśnie taka herezja siły. Ja mam moc spiąć się do nieba. Taki był pierwotny pelagianizm. Nie potrzebuję tej łaski. Ja jestem silny właśnie, tak w cudzysłowie, w tym pelagiańskim systemie. Ale to jest lękowy pelagianizm jednak, czyli napędzany w jakiś sposób strachem i jest doprawiony tanią gnozą. To nie jest jeszcze ta droga gnoza. To nie jest ta, bo ta droga to najwyraźniej jest jakaś lepsza, nie? Ale to jest tania gnoza. Taka gnoza dla ludu. Ja ileż tu jest treści w tych określeniach, stwierdzeniach pana Terlikowskiego, ileż tu jest pogardy w tych słowach. To jest dosyć szokujące. A źródłem jego nauczania są objawienia prywatne, a nie objawienia. I tutaj jest pewien problem. Tutaj pan Terlikowski niestety ma rację. To znaczy, o ile to, co mówi ksiądz Chmielewski zasadniczo, co do treści, jest słuszne. Ja zaraz jeszcze powiem, dlaczego ten materiał
jest w pewnym sensie jednak w jakimś stopniu niebezpieczny, czy może być w jakimś stopniu niebezpieczny, to kazanie księdza Chmielewskiego, czy ten wycinek tego kazania, który został zaprezentowany w jakże ciekawy sposób przez jego zwolennika, słuchacza. Może to być w jakiś sposób niebezpieczne, ale zasadniczo te treści są słuszne. Ale tutaj pan Terlikowski jakby wbija szpilkę we właściwe miejsce. To znaczy faktycznie ksiądz Chmielewski ma tą tendencję, żeby nieustannie używać prywatnych objawień jako argumentu, nawet jeśli one są uznane przez Kościół, teologicznie to jest bardzo słabe. I tu faktycznie jakby wystawia się w ten sposób tak teologicznie na ataki. Jednocześnie ksiądz Chmielewski w ten sposób przyzwyczaja ludzi do faktycznie, proszę mi wybaczyć stwierdzenie wyjęte z pana Terlikowskiego, jest to trochę tania teologia, gdy nie argumentujemy na poziomie tych właściwych źródeł objawienia, na poziomie Pisma Świętego i tradycji, tylko argumentujemy tylko na poziomie prywatnych objawień. To jest taka argumentacja, jakbyśmy w, nie wiem, jakimś dowodzie naukowym powoływali się tylko nie na same badania naukowe, tylko na jakieś takie, powiedzmy, donosy, na artykuły popularno-naukowe. Tak? To jest na poziomie jakby takim teologicznym, to jest słabe. I ja rozumiem, że to jest kazanie, a nie praca teologiczna, a więc to nie musi być takie ściśle naukowe, ale jednak, żeby to było teologicznie, powiedzmy, mocne, żeby mogło wytrzymać krytykę teologiczną, żeby karmiło też naprawdę wiarę wiernych, powinno to być zbudowane na fundamencie objawienia. Jeśli chcemy wtedy jeszcze dołożyć do tego te prywatne objawienia, oczywiście tylko te uznane przez Kościół, i to wtedy dokładamy właśnie do tego fundamentu, budujemy na tym fundamencie i wtedy faktycznie to ma sens. Wtedy to jest użycie tych prywatnych objawień zgodnie z ich przeznaczeniem. One mają wyjaśniać to prawdziwe objawienie. Jeśli natomiast w naszym nauczaniu prezentujemy prawie zawsze, prawie tylko prywatne objawienia, to wtedy ta wiara nie ma fundamentu. Może to wyrobić w wiernych bardzo niewłaściwe podejście do teologii, takie podejście traktowania właśnie prywatnych objawień jako tego, co najważniejsze, najsmaczniejsze w tej duchowości, a one faktycznie mogą być smaczne. W jakim sensie? No w tym sensie, że fałszywe objawienia bardzo łatwo, znaczy zły duch będzie je tak formułował, żeby one były smaczne, żeby one karmiły tą w cudzysłowie duchowość wiernych, żeby one właśnie odpowiadały ich potrzebom, żeby one właśnie emocjonalnie do nich przemawiały. I jak nauczymy tych wiernych, że to właśnie prywatne objawienia są najważniejsze, że tego przede wszystkim trzeba słuchać, że tu mamy to, co jest istotne, to wystawiamy tych wiernych na niebezpieczeństwo, dlatego że później rzucą się na prywatne objawienia, które są fałszywe. I nie będą w stanie ich tego rozpoznać, bo przyzwyczaili się właśnie do słuchania tych prywatnych objawień. No a jeśli wtedy ktoś im wychodzi z jakąś teologią, no to tak, tam teologia, w sensie takim, no przecież tutaj Matka Boża powiedziała. Niebezpieczne. To jest niebezpieczna sprawa. I tutaj pan Terlikowski faktycznie jakby materialnie ten zarzut jest słuszny, chociaż podany jest w takim sosie, że jest to... gdyby nie było to straszne, to byłoby mega śmieszne. Znaczy, mam na myśli ten sposób komentowania pana Terlikowskiego. Dalej pan Terlikowski pisze: to mocne zarzuty, ale tak właśnie jest. Przepraszam, zaczęło się: zazwyczaj tego nie robię, nie jestem teologiem, nie mam kompetencji. I później pojawia się, że to jest lękowy pelagianizm i doprawiony tanią gnozą. To mocne zarzuty, ale tak właśnie jest. Mamy tutaj ewidentnie jednak dosyć duży poziom pewności siebie. Skąd Dominik Chmielewski wie, że większość ludzi będzie potępiona? Pyta pan Terlikowski. Rzecz jasna, z objawień prywatnych. Nie ma innej możliwości. No to zaraz się przekonamy. Lęk, jaki ta groźba ma wywołać, niewiele ma jednak wspólnego z nauczaniem choćby świętego Pawła. O, no właśnie. Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże miałby wraz z Nim i wszystkiego nam nie darować? Któż może wystąpić z oskarżeniem przeciw tym, których Bóg wybrał? Czyż Bóg, który usprawiedliwia? Któż może wydać wyrok potępienia? Czy Chrystus Jezus, który poniósł za nas śmierć, co więcej zmartwychwstał, siedzi po prawicy Boga i przyczynia się za nami? Podkreśla święty Paweł, a kilka wersów wcześniej podkreśla, że nie jesteśmy powołani do lęku. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście ducha przebrania za synów, w którym możemy wołać Abba Ojcze. To jest słuszne. Nie jesteśmy powołani do lęku i
W pewnym stopniu ta druga część zarzutu jest słuszna, to znaczy, że jako całokształt to kazanie, a przynajmniej ten jego fragment księdza Chmielewskiego, a znając jakby całość to za dużo powiedziane, ale znając cały kontekst nauczania księdza Chmielewskiego, faktycznie bardzo dużo jest tam takich treści, a więc tutaj znowu zarzut może być, druga część zarzutu może być w tym sensie słuszna, że ksiądz Chmielewski w swoim nauczaniu idzie w stronę takiego dosyć, powiedzmy, dosyć lękowej, takiej dosyć lękowej pobożności, czyli bardzo dużo wzbudza lęku, ale też innych emocji. To do tego zaraz dojdę, bo jeśli chodzi o właśnie epatowanie emocjami, to tutaj i jedna, i druga strona tejże dyskusji jakby wykazuje się wyjątkowymi umiejętnościami, albo właśnie brakiem umiejętności, zależy z której strony patrzeć. Tyle, że Biblii, pisze dalej Terlikowski, w całym tym 10-minutowym kazaniu, nauczaniu nie usłyszycie. Nie ma oni nawet wzmianki, pisze pan Terlikowski. Biblia kaznodziei zupełnie nie przeszkadza. Nie jest mu do niczego potrzebna, jakby się rozpędza. Ja mam wrażenie, że jak pan Terlikowski takie z tej treści, takie mam wrażenie, że jak on to pisał, to się tak nakręcał jeszcze wewnętrznie, że to tak, no muszę dołożyć jeszcze i jeszcze, nie przeszkadza. Biblii najpierw nie ma, a nie, w ogóle mu nie przeszkadza ta Biblia. On sobie tam ma swoje własne. Zamiast niej są mistycy i przemyślenia własne. W nauczaniu tam tym nie ma jednak nie tylko Biblii. Nie ma także zbawczej ofiary Chrystusa i krzyża. Ksiądz Dominik Chmielewski przekonuje, że zbawienie musimy wywalczyć, wypracować. Musimy je wypokutować. Ono nie jest dla niego darem, łaską, ale jest właśnie czymś, co trzeba wypracować i wywalczyć. Pelagianizm, jak się patrzy. Ten zarzut jest po części słuszny. Faktycznie duchowość księdza Chmielewskiego, tą, którą on prezentuje w swoich kazaniach, ma taki, powiedzmy, trochę w cudzysłowie, pelagiański sznyt. To znaczy, tam jest duża dysproporcja pomiędzy naszym wkładem, naszą walką, taką bardzo emocjonalną, taką właśnie motywacją, zrobić, wywalczyć, tutaj, to musi być, a Bożą łaską. Jest tutaj pewna dysproporcja i w ogóle nie twierdzę, w przeciwieństwie do pana Terlikowskiego, że ksiądz Chmielewski jest zwolennikiem herezji pelagianizmu i że on w ogóle nie wierzy w Bożą łaskę. Ja podejrzewam, że jakby tak dokładnie się przypatrzeć, to ksiądz Chmielewski ma dużo bardziej katolicki obraz łaski niż współcześni internetowi komentatorzy typu pana Terlikowskiego. Dlaczego tak podejrzewam? Dlatego, że zasadniczo, pomimo tego, że tego w nauczaniu u księdza Chmielewskiego jest bardzo mało, to jednak on wydaje się z tych treści, że teologię po prostu zna. Natomiast współcześni internetowi komentatorzy mają tendencję, żeby znać przede wszystkim współczesne teologiczne, przepraszam, wypociny, czyli te współczesne produkcje teologiczne, które łaskę traktują naturalistycznie. To znaczy, gdzie łaska jest praktycznie tożsama z naturą, gdzie każda religia tą łaskę udziela, każda religia tą łaskę przekazuje, więc każda religia zbawia, gdzie idąc za Henri de Lubaciem, praktycznie zlewa się natura z łaską, przez co kasuje się tak naprawdę łaska. To znaczy, mówiłem o tym wielokrotnie, naturalność tego naszego powołania w tym nowym systemie jest bardzo wyraźna. Pamiętamy, według katolickiej nauki jest tak, że człowiek co do natury jest stworzeniem Bożym i dopiero przez łaskę, przez wszczepienie w Chrystusa staje się dzieckiem Bożym. We współczesnej teologii jest bardzo mocna tendencja, żeby to wyciąć, żeby tego rozróżnienia nie było. Dlaczego? Dlatego, że ono jest takie bardzo nieekumeniczne. No bo jeśli to tylko Chrystus, jeśli to tylko wszczepienie w Chrystusa zbawia, oj, no to jest trudno, tak? Trzeba się uratować takim anonimowym chrześcijaństwem, że tutaj wszyscy są tak naprawdę wszczepieni w Chrystusa, a to jest takie dosyć skomplikowane. W sensie, no dobra, jak wszczepiony w Chrystusa? Jako na przykład odrzuca zupełnie Chrystusa, twierdzi, że Chrystus w ogóle nie jest Bogiem, nie jest Mesjaszem, jest tylko prorokiem, jak twierdzą muzułmanie, z którymi swoją drogą pan Terlikowski, jak widać, ma bardzo bliskie relacje. Zupełnie przez przypadek, ja naprawdę nie stalkuję w żaden sposób pana Terlikowskiego, natomiast zupełnie przez przypadek, nie wiem jak to się stało, faktycznie wpisywałem wyszukiwarkę pana Terlikowskiego, szukałem tej jego wypowiedzi ostatnio, ale wyskoczył mi jego wpis przy zarządzaniu naszym szkolnym Instagramem, wyskoczył mi jego wpis, w którym właśnie wpisuje, jak to, będąc gdzieś na północy, Litwa, Łotwa, chyba Litwa,
mieszkał tuż obok meczetu, no jak mógł nie wejść do meczetu, nie mógł się oprzeć tej pokusie, żeby wejść do meczetu i tam, ja pokażę ten fragment, bo on naprawdę jest godny pokazania i też ciekawie ilustruje nam, cóż to za internetowy komentator. Tuż obok miejsca, pisze pan Terlikowski w swoim wpisie, gdzie mieszkamy, jest komiński meczet. Trudno było go więc nie odwiedzić. Myślę, że jednak dałoby się. Wszedłem, zostałem zaproszony dalej. Usiadłem, by chwilę trwać w milczeniu. Trwać przed niewyrażalnym. A więc znowu ten patos, który wylewa się z tego wpisu. Trwać przed niewyrażalnym. Wszedłem, zostałem zaproszony. Ta tajemniczość, aż czuć te w cudzysłowie duchowe przeżycia, które wylewają się z tego wpisu. Pokazuje to, tak już na poważnie, bardzo ekumeniczno-modernistyczną wiarę pana Terlikowskiego, skoro nie stanowi to dla niego żaden problem, żeby wejść do świątyni muzułmańskiej i tam się modlić. Jest to wewnętrzny, bardzo wyraźny wyraz akceptacji dla tej religii. Dla mnie to jest w zupełności wystarczające, żeby takiego człowieka podejrzewać o herezję. Ten człowiek, który nie ma problemu z tym, żeby wejść i publicznie modlić się w świątyni, która jest świątynią obcej, fałszywej religii. Tak, fałszywej religii. Ja wiem, że współczesna teologia nie lubi używać tego stwierdzenia, ale nigdy nie zdołała go anulować, bo nie bardzo się da anulować to stwierdzenie właśnie ze względu na objawienie, na całą teologię, która ewidentnie mówi o fałszywych religiach. To jest jakby w magisterium Kościoła nieustannie powtarzane i o muzułmanach, i o kimkolwiek innym, poganach, heretykach. Wyznawcach religii talmudycznej, to się nieustannie pojawia, że to są fałszywe religie, które do zbawienia nie prowadzą. Mówiłem o tym niedawno, dlaczego nie prowadzą do zbawienia. Skoro tylko łaska Chrystusowa zbawia, no to żeby jej dostąpić, trzeba przyjść do Chrystusa. I anonimowe chrześcijaństwo tutaj nie ratuje sprawy, no bo jeśli jakaś religia twierdzi, że Chrystus nie jest Mesjaszem, nie jest Bogiem, że nie zostaniemy zbawieni przez wszczepienie w Chrystusa, to ta religia ułatwia przyjęcie łaski Chrystusowej, czy utrudnia? Raczej utrudnia, nie? A skoro utrudnia, no to ta religia nie jest narzędziem prowadzącym do zbawienia, a jeśli człowiek się zbawi, to pomimo tej religii, a nie dzięki niej, wyrażanie akceptacji dla tej religii poprzez celebrowanie Dnia Islamu lub publiczną modlitwę w meczecie i jeszcze pisanie duchowych tekstów, w cudzysłowie duchowych, uduchowionych tekstów później na Instagramie, moim zdaniem jest wystarczającym powodem, żeby taką osobę podejrzewać o herezję. Jest dużo większym powodem, żeby podejrzewać o herezję, niż wygłoszenie kazania, w którym nacisk położony jest trochę nieproporcjonalnie na nasz wysiłek, na wywalczenie sobie zbawienia w porównaniu do Bożej łaski, do wagi Bożej łaski, która faktycznie jest kluczowa i fundamentalna. Przeskakuje tutaj duży fragment dzieła pana, w cudzysłowie, dzieła pana Terlikowskiego. Trudno też nie dostrzec, że Bóg w tej wizji świata jest albo kompletnie nieskuteczny, albo okrutny i nastawiony na potępianie. Nieskuteczny, bo nawet męka Jego Syna, nawet ofiara krzyżowa w niczym nie zmieniła faktu, że większość ludzi będzie potępiona. Jednym słowem, największa ofiara Boga nie jest w stanie uratować choćby większości ludzi. Zło jest więc od Boga silniejsze, albo w istocie nie chce On zbawienia ludzi, chce być sprawiedliwy, a miłosierdzie nie jest Jego prawdziwym imieniem, jest pozorem. Tertium non datur. Tutaj ta łacińska sentencja, która ma dodać powagi tejże dyskusji i wykazać, jakże tu rozmówca nie jest właśnie w tej chwili takim aż powiedzmy dziedzicem tych wielkich, klasycznych filozofów. Przepraszam, ale tak użyta tak tanio. No, znowu cytuję, można powiedzieć, pana Terlikowskiego, mówiąc o taniości pewnych stwierdzeń. To jest tak tanio użyte w sytuacji, w której tak bardzo to nie pasuje. Bo w sensie, że datur, ewidentnie, tercium datur i quartum też datur. To znaczy, jest mnóstwo różnych innych możliwości, które są powszechnym nauczaniem Kościoła, a które tutaj według pana Terlikowskiego w ogóle ich nie ma. No, zaraz do tego jeszcze dojdziemy. Przerażający to obraz i naprawdę niewiele mający wspólnego z chrześcijaństwem, a więcej z gnozą. Z takim Bogiem empatyczny człowiek nie chce mieć nic wspólnego. Zaraz zobaczymy, z jakim Bogiem pan Terlikowski nie chce mieć nic wspólnego.
I wreszcie kwestia ostatnia. Ta wizja Boga buduje wyłącznie lęk, wyłącznie obawę, wzmacnia niedojrzałość, a nie prowadzi ku wolności. To wygodne dla kaznodziei, czyli tutaj dochodzimy do motywacji, które pan Terlikowski przypisuje księdzu Chmielewskiemu, bo w miejsce świadomych swojej wiary uczniów i towarzyszy ma on wyznawców. Świadomi uczniowie to właśnie tacy jak pan Terlikowski najwyraźniej. Ma on wyznawców. W miejsce kościoła pojawia się sekta zjednoczona lękiem przed potępieniem i osobą tego, który jako jeden z nielicznych głosi prawdę. A że prawda nie trzyma się kupy i niewiele ma wspólnego z chrześcijańską i katolicką teologią, to już nie ma większego znaczenia. Ważne, że podana odpowiednio afektowanym głosem. Znowu, ten odpowiednio afektowany głos to jest coś, co i ja również już krytykowałem, mówiłem o tym w materiale. Ksiądz Chmielewski, wiara, cud i potępienie? Chyba tak brzmiał tytuł tego materiału, więc ten afekt, myślę, że jest to słuszna uwaga, ale po tym, jak wygląda ten tekst pana Terlikowskiego, zarzucanie księdzu Chmielewskiemu afektów wydaje mi się lekko dragi, komiczne. A więc zgodnie z tym, co pan Terlikowski sam twierdzi, empatyczny człowiek nie może mieć nic wspólnego z Bogiem, który potępia większość ludzi. No to ja się zastanawiam, czy pan Terlikowski w tej chwili właśnie nie zadeklarował przypadkiem, że nie chce mieć nic wspólnego z Panem Jezusem. Czy Bóg potępi większość ludzi, czy nie? No, skąd możemy to wiedzieć? Jeśli jakieś mamy informacje, to być może z ust samego Pana Jezusa. Warto byłoby sprawdzić, zwłaszcza, że pan Terlikowski tam zarzuca, że o, to w ogóle nie jest biblijne nauczanie. Ewangelia według świętego Mateusza 7, werset 13. Wchodźcie przez ciasną bramę, bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdą. Szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Ciasna brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdą. Wielu i mało. A więc jeśli mamy jakiekolwiek informacje w objawieniu, to wskazują one wprawdzie słusznie, że nie należy się bać. Nie należy się bać w tym sensie, że ten strach nie powinien być podstawą naszej motywacji w dążeniu do Pana Boga. Że powinniśmy się bać Pana Boga obrazić, tak jak osoba kochająca boi się obrazić osobę kochaną. To jest właściwy, prawdziwy strach, który powinniśmy mieć. A więc faktycznie nie należy budować takiej pobożności na lęku. Nie zmienia to faktu, że trzeba być świadomym zagrożeń. Strach ma to do siebie, że on nie pomaga w unikaniu zagrożeń. To możemy. Tłumaczyłem to w materiale Kto boi się piekła. Tam podałem prosty przykład. Dobry kierowca to nie jest taki, kto jedzie taki przerażony, tak, cały czas, ale to też nie jest ten, kto nie zna zagrożenia. Dobry kierowca to jest ten, który jest dokładnie świadomy zagrożenia, a jednocześnie nie panikuje w obliczu tego zagrożenia. I to jest dokładnie tak samo z naszym życiem. Dobry katolik to nie jest ten, który udaje, że nie ma zagrożenia. Nie, 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 wszyscy pójdą do nieba, większość pójdzie do nieba, prawie nikt nie pójdzie do piekła. To nie jest dobry katolik. Dobry katolik to jest taki, który wie, że szeroka jest droga, która prowadzi do potępienia i wielu nią podąża, zgodnie ze słowami samego Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dobry katolik to taki, który wie, że nie mamy być czujni, bo nieprzyjaciel nasz jako lew ryczący krąży, patrząc, kogo by pożreć. Mamy być czujni, nie mamy być przerażeni, ale mamy być czujni. No właśnie, dobry katolik to taki, który jest świadomy zagrożenia, ale nie jest nim przerażony, tylko jest czujny. I w tym sensie pan Terlikowski ma rację, że nie mamy być przerażeni. Pismo Święte nie zachęca do przerażenia. Nawet w tych momentach, w których Pan Jezus dokładnie pokazuje to niebezpieczeństwo, czy w którym Pismo Święte pokazuje nam to niebezpieczeństwo, tam nie ma zachęty nigdzie do lęku, do strachu. A jeśli gdzieś pojawiają się stwierdzenia, które powiedzmy mogłyby być tak zinterpretowane, że mamy z drżeniem dbać o nasze zbawienie, należy je rozumieć właśnie w tym duchu, z wielką troską. Tak, to drżenie nie
powinno być rozumiane jako strach, przerażenie, dlatego że nie jest to po prostu emocja właściwa do tego i w kontekście całości objawienia widać wyraźnie, że chodzi tutaj po prostu o co, z jakim drżeniem, z tym wielkim przejęciem, z wielką troską powinniśmy dbać o nasze zbawienie. Jeśli chodzi o samo istnienie piekła i potwierdzenia, dowody w magisterium, w objawieniu, odsyłam do materiału Co z tym piekłem? To był materiał, który był odpowiedzią na wypowiedzi ojca Szóstaka. Jeśli kogoś interesuje ta kwestia strachu i piekła, to odsyłam też do materiału Kto się boi piekła, o czym już wspominałem. Przejdźmy teraz do zupełnie kluczowej kwestii, ale którą zostawiłem sobie na koniec, to znaczy, no jak to może być, mówi pan Terlikowski, że większość ludzi pójdzie do piekła. To musi oznaczać, tam pada to tercium non datur, to musi oznaczać, że dwie opcje tylko. Albo Pan Bóg nie może zbawić większej ilości osób, albo że Pan Bóg nie chce zbawić większej ilości osób. Jedno tercium non datur, nie ma żadnej innej opcji, albo Bóg jest bezsilny wobec zła, zło jest silniejsze, tak to formułuje pan Terlikowski, albo zło jest silniejsze, albo Bóg nie chce zbawić większej ilości osób. Tercium non datur, a więc nie ma żadnej innej opcji. Otóż odpowiedź jest to dosyć prosta. Pan Bóg chce zbawić wszystkich, tą swoją pierwszą zasadniczą wolą, która wyraża się w tym, że każdemu człowiekowi daje tą łaskę, tą pomoc, która jest konkretnie w jego sytuacji potrzebna do zbawienia. Jeśli chcemy być bardzo precyzyjni, daje każdemu człowiekowi, który dochodzi do możliwości podjęcia decyzji, tą pomoc do tego, żeby mógł podjąć właściwą decyzję. Inną kwestią jest kwestia tych, którzy nie dochodzą do używania rozumu, a więc sami decyzji podjąć nie mogą. O tym mówiłem w wielu już materiałach, na przykład czy Bóg wrzuca dzieci do piekła. Wszystkie materiały podlinkuję, jeśli nie zapomnę. W tym wyraża się ta zasadnicza wola Pana Boga, żeby doprowadzić człowieka do zbawienia. Człowiek uzyskał wszystkie środki, które są potrzebne do zbawienia. Wyrazem tej miłości, tej woli jest oczywiście wysłanie Pana naszego Jezusa Chrystusa, wysłanie Słowa Bożego na ziemię, wcielenie po to, aby dokonać męki, po to, aby dokonać odkupienia, po to właśnie, aby każdy człowiek miał łatwy dostęp do tej łaski, która go do zbawienia może doprowadzić, po to, żeby Pan Jezus nauczał, żeby nam wskazał przez swój przykład, przez swoją mękę, również swoją miłość, żebyśmy mogli tak łatwo, jak to możliwe, tej łaski dostąpić. Tego jednak, kto tą łaską wzgardzi, Pan Bóg sprawiedliwie osądzi. I ilu będzie dokładnie tych, którzy tą łaską wzgardzą, którzy nie przyjmą tej łaski, nie wiemy. Natomiast jeśli możemy jakieś wnioski wyciągać z Bożego objawienia, no to najbardziej adekwatnym fragmentem jest właśnie ten fragment, gdzie Pan Jezus mówi o tej drodze, która prowadzi do zguby, która prowadzi do potępienia, która jest szeroka i którą podąża wielu ludzi. A więc czy Bóg jest bezsilny w obliczu zła, czy jest słabszy od zła? Nie. Bóg jest wszechmocny, ale może sam siebie ograniczyć. W jakim sensie? No w tym sensie, że może stworzyć istotę wolną, której woli nie będzie łamał, której wolnej woli postanowi nie łamać. Stworzył nas jako istoty wolne, dał nam wszystko, co potrzebne do tego, żebyśmy podjęli właściwą decyzję, ale mamy też możliwość podjąć niewłaściwe decyzje i Pan Bóg zdecydował, że nie będzie tej naszej woli łamał. I teraz od każdego człowieka zależy, jaką decyzję podejmie. To już nie jest kwestia, co jest silniejsze, Bóg czy zło. Bóg jest wszechmocny. No to Bóg wyprowadził wszystko z nieistnienia do istnienia. To Bóg jest tym stwórcą. To Bóg daje każdemu człowiekowi tą łaskę, która jest potrzebna jemu do zbawienia. Więc Pan Bóg daje możliwości wybrania jednego i drugiego. I to już tylko od naszej woli, od naszej decyzji zależy, czy wybierzemy tą niewłaściwą decyzję, tą złą decyzję, która nas do piekła doprowadzi. A więc jeśli
podejmujemy taką decyzję, to jest to nasza własna odpowiedzialność. I teraz przypisywanie temu komuś innemu, tej decyzji komuś innemu, jest po prostu bez sensu. Skoro człowiek miał wolną wolę, miał możliwość wybrania właściwej drogi, dzięki Bożej łasce, która to zapewnia, tak żeby każdy mógł podjąć właściwą decyzję, a jednak zdecydował się na to, co niewłaściwe, to jest dogmat wiary, że nikt nie jest potępiony przez przypadek. Każdy jest potępiony świadomie i dobrowolnie. W pewnym sensie to jest słuszne, to co ksiądz Chmielewski mówi, że w pewnym sensie człowiek sam ucieka do piekła, gdy widzi, gdy Pan Bóg stawia go w prawdzie, gdy on widzi Bożą światłość i swoją własną nędzę, to nienawykły do patrzenia na swoją własną nędzę, sam ucieknie jak najdalej od Pana Boga. To jest obraz, który potraktowałbym jako poetycki, ale wyrażający pewną prawdę, to znaczy tą właśnie prawdę, ten dogmat wiary, że nikt przez przypadek do piekła nie idzie. To nie jest wyrok, który będzie w tym sensie zaskakujący, że człowiek sobie powie, nie, ja zasługuję przecież na niebo, przecież ja dobrze żyłem. Nie, to po prostu to będzie w tym sensie jest to prawdziwe, że to jest dla człowieka absolutnie oczywiste, że on musi być jak najdalej, że nie potrafi być jak najbliżej Boga, choć jednocześnie rozumie, że nie ma innego szczęścia. I to powoduje w nim ten wielki ból, ale jednocześnie niezdolność do tego, żeby zachcieć już, żeby zmienić swoją wolę, tak żeby ona chciała wrócić do Pana Boga. A więc jeszcze raz, dychotomia pana Terlikowskiego jest niewłaściwa, jego tercium non natur, jego rozróżnienie, jego wybór jest niewłaściwy, a więc Pan Bóg albo jest zły, bo nie chce zbawienia wszystkich, albo jest zbyt słaby, żeby zbawić przynajmniej większość. To jest w ogóle bez sensu, bo to nie ma znaczenia tak naprawdę. Właśnie zaraz do tego dojdziemy. Większość, mniejszość, kiedy to ma sens według pana Terlikowskiego? Przy jakim procencie to będzie miało sens? No to jest bez sensu. Pytanie jest tak samo zasadne, byłoby tak samo zasadne, gdyby tylko jedna osoba była potępiona. Czy Bóg nie mógł tej osoby zbawić? Czy dlaczego wszechmoc tej osoby nie zbawiła? Odpowiedź jest zawsze taka sama. To nie jest ani tak, że zło jest silniejsze, ani tak, że Bóg nie chce zbawienia tej osoby, tylko to jest tak, że Pan Bóg chce, żeby ta osoba była naprawdę wolna. Ta osoba ma wolną wolę i wolna wola jest odpowiedzią. A więc Pan Bóg miałby moc doprowadzić każdą osobę do zbawienia, natomiast podjął decyzję, że wolna wola nie zostanie złamana, że każdy człowiek będzie miał naprawdę wybór. Każdy człowiek naprawdę będzie mógł wybrać właśnie to, co doprowadzi go do potępienia. Że ta możliwość faktycznie będzie istniała. Pan Bóg decyduje tej woli nie niszczyć. Więc tercium datur w tym przypadku i to jest wolna wola człowieka. Pan Bóg chce zbawienia wszystkich ludzi, ma moc, żeby poprowadzić tym światem jakkolwiek, ale uznał, że prawdziwa miłość wymaga prawdziwie wolnej woli. Uznał, że wolna wola jest dobrem większym. Jest dobrem tak wielkim, tak pięknym, tak wspaniałym, jako warunek tej prawdziwej miłości, że wziął również jako koszt tej wolnej woli to, że duża część, większość osób trafi do piekła. Czy to jest straszne, czy to jest okrutne? Straszne w pewnym sensie. Oczywiście każdy potępiony to jest jakiś straszny los ludzki, ale jeszcze raz przypominam. Każdy potępiony to jest człowiek, który świadomie i dobrowolnie taką decyzję podjął. To jest dogmat wiary, bo grzech ciężki to jest świadoma i dobrowolna decyzja. Jeśli mówimy o tym potępieniu stricto sensu, tak nie mówimy znowu o kwestii limbusa, odsyłam do materiału, czy Bóg wrzuca dzieci do piekła. Wspomniałem o tym, że to nie ma znaczenia tak naprawdę, czy będzie zbawionych 1% ludzi, czy będzie zbawionych 99% ludzi, w jakim sensie to nie ma znaczenia. W sensie pytanie, to ontyczne pytanie, zasadnicze, kluczowe, metafizyczne powiedzmy pytanie, czy Pan Bóg nie mógł ich do zbawienia doprowadzić, pozostanie zawsze w mocy i odpowiedź jest zawsze taka sama. Wolna wola człowieka. Pan Bóg ukochał tą wolną wolę człowieka tak bardzo, że jest gotów na wszystkie tego konsekwencje. I to można powiedzieć, ale to przecież to nie Pan Bóg będzie cierpiał w piekle. Bo on też absolutnie nic złego nie zrobił. A więc jego żadne cierpienie tutaj nie dosięgnie, no, poza tym, które przyjął w swojej ludzkiej naturze Pan nasz Jezus Chrystus.
Ale to wchodzimy już troszkę w inny obszar teologii. Ten będzie cierpiał, kto na to faktycznie realnie zasłużył, kto świadomie i dobrowolnie odrzucił te Boże przykazania, kto świadomie i dobrowolnie podjął taką właśnie decyzję. Ta myśl z tą większością, mniejszością w ogóle jest dosyć kuriozalna dla mnie. Jest u niej jeszcze taki śmieszny demokratyzm, tak jakby to było, fantastycznie był takim głosowaniem. My się opowiadamy za Panem Bogiem, my nie, tak? I jak która partia wygra, ta jest lepsza. To jest trochę taka wizja pana Terlikowskiego, ja mam takie wrażenie. Głosowanie, ten wygrał, nie, ten wygrał. I jakby liczyli głosy teraz, a więcej dla Pana Boga, mniej dla Pana Boga. Ludzie, o co tutaj chodzi? To w ogóle nie jest żadna forma głosowania. I zbawiony, i potępiony w pewnym sensie realizuje ten Boży zamysł. Każdy jest w pewnym sensie za Panem Bogiem. Co to znaczy? Realizuje ten Boży plan. Boży plan zakłada, że człowiek ma możliwość decyzji i może podjąć jedno i drugie. Łaska Boża go wesprze, żeby poszedł do nieba, żeby wybrał to, co go do nieba prowadzi, ale ma możliwość również, żeby wybrać potępienie. I jedno i drugie jest w pełni w Bożym planie, w pełni jego planem, jego systemem, który został stworzony. Jedno i drugie jest dobre. Dobre jest, żeby ten, kto poszedł za Bożą łaską, rozpoznał swój cel, zanim poszedł, żeby ten dostąpił wiecznego szczęścia w niebie. Dobrym jest ten, żeby ten, który rozpoznał, co ma zrobić, a świadomie i dobrowolnie tego nie zrobił w kontekście swojego celu ostatecznego, żeby on wiecznie od tego celu został oddzielony. I jedno i drugie jest sprawiedliwe i godne. Nie ma jakiegoś głosowania. Zło wygrało, dobro przegrało. To jest po prostu wszystko dobre. Tak, piekło jest dobre. Inaczej by go nie było. Oczywiście, że wynika ono z braku. Wynika ono z błędnych decyzji tych ludzi. Oczywiście, że w tym sensie jest w nim ten element zła. Oczywiście, że kara i cierpienie ma w sobie te elementy zła. Ale oczywiście również, że może być po prostu potrzebne. To znaczy w tym ostatecznym rozrachunku tego wyboru człowiek, który tak wybrał, musi podlegać tej karze. Jest to po prostu godne i sprawiedliwe. I w tym sensie jest to dobre. Z drugiej strony, w ogóle patrząc to mistycznie, to jedna dusza zbawiona już jest jakby czymś tak wielkim, tak niewiarygodnym, że sama ta jedna dusza jakby usprawiedliwiałaby istnienie całego świata. Że tylko jeden człowiek dostąpił tego wielkiego daru wszczepienia w Chrystusa, stania się uczestnikiem boskiej natury. To jest coś tak wielkiego, tak przerastającego, że gdyby tylko jeden człowiek był zbawiony, a wszyscy inni byli potępieni, to i tak byłaby, tak w cudzysłowie, pełna równowaga. Na takiej szali to nie jest tak, że właśnie to jest demokratycznie jakoś tam przeważa ta strona. Na takiej sali, na takiej szali ta jedna osoba, ten dar tej wizji uszczęśliwiającej, on jest po prostu tak obiektywnie czymś tak wielkim, tak wspaniałym, tak doskonałym, że to przeważa oczywiście nad, znaczy może nie oczywiście dla współczesnego człowieka, nad całym tym cierpieniem piekła w zasadzie w nieskończoność, bo tam jest sam Pan Bóg, bo tam jest wszystko, to znaczy w tym uczestnictwie tego człowieka w boskiej naturze. Czyli nawet gdyby tylko jedna osoba była zbawiona, to wszechświat miałby dokładnie taki sam sens. To nie jest kwestia procentów, nie jest kwestia liczb. To jest po prostu kwestia wolnej woli, możliwości, którą otrzymaliśmy. I ten system jest piękny. W sensie ten system wszechświata, w którym to Pan Bóg tak bardzo ukochał te wolne istoty, że pozostawił im tą decyzyjność, że postanowił nie łamać tej wolnej woli, jedynie zapowiedział, jakie będą konsekwencje. Pokazał, jaka jest droga, wskazał, jakie będą konsekwencje. To wasza wola teraz zdecyduje, czy pójdziecie na potępienie. Ja was moją łaską wspieram, ja wam daję tą łaskę, żebyście poszli do nieba, ale macie też tą możliwość. Pamiętajcie, że takie będą konsekwencje. Ten system sam sobie jest godny, piękny i sprawiedliwy. I oczywiście ludzie, którzy mają tendencję do tego, żeby patrzeć na to mega antropocentrycznie. Człowiek jest w centrum, my jesteśmy najważniejsi. O, jak to może być, że ktoś pójdzie do piekła? Z takim podejściem oczywiście, że to nie ma sensu.
Tylko że, no właśnie, to świat nie jest w tym sensie antropocentryczny. Można by mówić o pewnym antropocentryzmie. Świat jest teocentryczny. To Bóg wyprowadza go z nicości. Artysta zawsze ma prawo do swojego dzieła. To jest jego dzieło. My jesteśmy jego dziełem. To on jest w centrum tego wszystkiego i nie da się tego inaczej odwrócić. Po prostu nie jest to możliwe, żeby ta pierwsza przyczyna, która stworzyła to wszystko, żeby ona mogła to ukierunkować ostatecznie na coś innego. Bo nie ma. Jeśli byłby jakiś inny cel, to byłby on przejściowy, no bo byłoby to też coś skończonego, coś, co kiedyś nie było, byłoby to coś ograniczonego. Tylko on jest nieograniczony, tylko on jest nieskończony, a więc jeśli ma być jakiś cel ostateczny, taki, który naprawdę, po którym jakby nie ma już nic więcej, nie może być nic więcej, to musi to być właśnie on. I jeszcze raz powtarzam, jest to godne i sprawiedliwe. Cały ten system jest piękny, jest realistyczny. Czy doskonale to pasuje właśnie do pierwszej przyczyny, do tej idei, tego czystego aktu. Tak właśnie musi to być, tak z punktu widzenia zdrowego rozsądku. Ale oczywiście, jeśli przyjmiemy taką pozycję albo chrześcijańskiego, albo ateistycznego antropocentryzmu, człowiek jest tym sednem wszechświata, to my jesteśmy najważniejsi, to Pan Bóg musi za nami tak biegać, niejako tak dbać o nasze dobro, no to wtedy piekło nie ma sensu. Tylko że katolicyzm taki nie jest. Katolicyzm bardzo jasno pokazuje, że piekło jest prostą, realną, logiczną konsekwencją naszych wyborów. Jeśli chcemy przyjąć to, co Pan Jezus nam objawił, to musimy tak to przyjąć. Jak wspomniałem, moim zdaniem jest to piękny system. To znaczy, ja jestem zachwycony tym, jak bardzo jest to spójne. Pierwsza przyczyna, od której wszystko pochodzi, która jest w centrum tego wszystkiego, wolna wola, ukochana ponad wszystko, można powiedzieć, ponad wszystko, to mocno w cudzysłowie, ale tak bardzo ukochana, że faktycznie definiuje to, jaki będzie nasz koniec, czy definiuje, może zdefiniować ten negatywny koniec naszego życia. Koniec naszego życia może zdefiniować negatywnie naszą wieczność. Godne to jest i sprawiedliwe. Obiecałem, że powiem jeszcze dwa słowa o tonie tych wypowiedzi, o emocjonalności tych wypowiedzi. Uważam, że to jest absolutnie kluczowe i nawet pierwotnie miał to być zasadniczy temat tego materiału. Otóż najpierw, widząc, jak bardzo emocjonalny jest zarówno jeden, jak i drugi ton wypowiedzi, najpierw pamiętajmy o tym, że Pan Bóg stworzył nas z rozumem i wolą. To są wyższe władze naszej duszy. Emocje są władzami niższymi, czyli takimi, nad którymi rozum ma panować. A więc to rozum ma decydować, kiedy warto mocniej zareagować. Nie to, że emocja mnie do czegoś popycha i ja za tym biegnę, tylko emocja działa, ja weryfikuję rozumem, aha, jak zareagować, gdzie zareagować, jak intensywnie, jak mocno. Jeśli widzę, tu bardzo intensywnie reaguję. Wtedy przekierowuję te emocje cały czas pod panowaniem rozumu. Dlaczego to jest tak istotne? Dlatego, że tylko w ten sposób, tylko wtedy, gdy rozum panuje nad całym naszym funkcjonowaniem, tylko wtedy możemy naprawdę służyć Panu Bogu. Jeśli tego nie robimy, jeśli podążamy za jakimiś emocjami, nawet jeśli one są w jakiś sposób pobożne, to podążamy na ślepo, bo te emocje nie widzą, gdzie i jak zadziałać. Nawet jeśli cel jest zasadniczo słuszny, to one doprowadzą do tego, że będziemy bić w powietrze, tak? Będziemy, jak to mówi święty Paweł, że będziemy walczyć z jakąś ułudą, będziemy nasze siły marnować na walkę z czymś zupełnie niewłaściwym, w niewłaściwy sposób i wyrządzimy w ten sposób być może przeogromne szkody. I jeszcze raz powtarzam to, co już wielokrotnie mówiłem. To właśnie rewolucjoniści, wszelcy rewolucjoniści zawsze próbują społeczeństwa rozemocjonować. Dlaczego? Dlatego, że rozemocjonowany człowiek to jest człowiek, którego łatwo jest kontrolować, którego łatwo jest popchnąć do zrobienia jakichś głupot, którego łatwo jest wysłać na rzeź jako kata albo jako ofiarę. To właśnie rozemocjonowany człowiek idzie na głupią wojnę. To właśnie rozemocjonowany człowiek rzuca się jeden na drugiego. To właśnie rozemocjonowany człowiek niszczy rzeczy wielkie, bo myśli, że tak jest słusznie. Człowiek, który działa rozumnie, nawet jeśli się ci ludzie, powiedzmy, w społeczeństwie różnią co do obranych celów i poglądów, jeśli działają racjonalnie, to będą w stanie
znaleźć te punkty wspólne, będą w stanie rozpoznać pewne zagrożenia, będą w stanie, jeśli nawet nie dojść do porozumienia, to będą w stanie podjąć rozsądne działania, które sprawią, że społeczeństwo będzie się rozwijało i na poziomie doczesnym, i jednocześnie większa liczba dusz będzie mogła pójść do nieba. Dlaczego? Dlatego, że rozum sprzyja odkrywaniu prawdy. Gdy jesteśmy na poziomie rozumu i tam dyskutujemy, to zawsze sprzyja odkrywaniu prawdy. Natomiast gdy się tłuczemy nawzajem, nawet jeśli tylko intelektualnie, przede wszystkim na poziomie emocji, to wtedy nigdy nie sprzyja to odkrywaniu prawdy. Lewis bardzo dobrze przedstawił w swoich listach Starego Diabła do Młodego. O, może słowo, co myśleć o tej książce. To jest ciekawa książka, która, ja bym ją nazwał taką katolicką psychologią, tak trochę w cudzysłowie. To znaczy, mniej to jest teologia i mniej to jest duchowość, ale na poziomie takiego naszego sposobu postępowania, na poziomie właśnie odkrywania niewłaściwych motywacji, bardzo częstych u ludzi, to jest rzecz naprawdę bardzo, bardzo cenna. Więc to jest dobra książka, choć nie jest ona, powiedzmy, stricte duchowa i stricte teologiczna. Jest ona tak napisana, żeby każdy chrześcijanin mógł ją przeczytać i się nie uraził, to znaczy tak napisana panchrześcijańsko, można powiedzieć, czyli nie precyzując, które wyznanie jest chrześcijańskie, tak, jest prawdziwe, który kościół jest prawdziwy. To jest w pewnym sensie złe. Natomiast jednocześnie nie jest dzięki temu ta książka wyraźnie protestancka. Taka też mogłaby być i wtedy byłaby po prostu zła. Natomiast Lewis świadomie tak to pisał, żeby unikać takich kontrowersyjnych tematów, żeby to tak napisać, żeby omówić tylko takie tematy, które można omówić w ten sposób, który nie będzie kontrowersyjny zarówno dla Anglikanów, jak i dla katolików. Jako taką mu się to udało, natomiast trzeba pamiętać to przy czytaniu tej książki, że nie jest to książka idealna, ale uważam ją za bardzo wartościową, to znaczy uważam, że warto ją przeczytać, uważam, że katolik jak najbardziej tą książkę w trakcie swojego życia powinien przeczytać. Myślę, że jak najbardziej będzie to dla niego bardzo korzystne. Natomiast nie traktujemy jako takiego ostatecznego odnośnika. Ale dlaczego tutaj o tym mówię? Dlatego, że w tej książce jest tam bardzo dobrze to przedstawione. Jest tam ten stary diabeł poucza tego młodego, jak to trzeba kusić. I on opowiada o swoim błędzie, który popełnił. Właśnie myślał, że wkładając temu człowiekowi do ręki, to był młody człowiek, student, ateistyczne książki, że on go w ten sposób odciągnie od wiary. I mówi, omal głupi, omal nie straciłem tego człowieka, bo on zaczął czytać te książki, no i na początku faktycznie miał wątpliwości. No to ja mu daję kolejne, ale wtedy się zorientowałem, że jestem na polu nieprzyjaciela. Że wszedłem na pole, na którym to nieprzyjaciel, czyli Bóg, ma przewagę. Tak to oczywiście jest z punktu widzenia demona. Tam Bóg jest cały czas nazwany właśnie nieprzyjacielem. I on mówi tam, no wszedłem na jego pole, nagle się zorientowałem, że ten człowiek myśli, że rozumuje. I od razu się zorientowałem, że to jest szalenie niebezpieczne. Wtedy zauważyłem, że on już jego myśli idą w stronę prawdy. Idą w stronę obiektywnej prawdy, rzeczywistości. I wtedy co musiałem zrobić? Musiałem jak najszybciej go wyciągnąć z tej biblioteki, jak najszybciej pokazać mu realny świat. Tak w cudzysłowie. Czyli wzbudzać w nim emocje. Bombardować go emocjami, bo to jest, mówi ten diabeł, to jest nasze pole. To jest nasza działka. Rozbudzanie emocji, uciszanie rozumu. I to jest stricte demoniczne. Demon za wszelką cenę, zawsze będzie w człowieku starał się uciszyć rozum. Jakąkolwiek emocją. Czy będzie to pożądliwość, czy będzie to strach. I czy to będzie strach przed masonami, czy będzie to strach przed katofaszystami. Wszystko jedno. Znaczy, nie całkiem wszystko jedno, ale z punktu widzenia demona jest to dosyć podobne. To znaczy, strach nie pozwoli użyć rozumu. Strach będzie blokował używanie rozumu, a więc nie będzie pozwalał na działanie cnót, a więc nie będzie pozwalał na odkrywanie prawdy, a więc będzie prowadził duszę do piekła. Dlaczego o tym mówię? No dlatego, że bardzo łatwo można dzisiaj spotkać również w świecie katolickim ludzi, którzy tego nie widzą, tak maksymalnie nie widzą. To znaczy myślą, że właśnie pompować trzeba emocje. I spójrzmy, jak bardzo ten świat jest na to nastawiony. Najpierw spójrzmy na świat, zanim spojrzymy na Kościół. Jak bardzo
media społecznościowe, współczesne środki przekazu, jak bardzo one są nastawione na bombardowanie uczuciami, jak najszybciej, coraz więcej obrazów, pornografia, która cały czas nowa, cały czas więcej, coraz więcej bodźców, coraz więcej emocji, coraz więcej emocji, coraz więcej emocji. Ten wiadomości współczesne, coraz więcej emocji, współczesne seriale, coraz więcej emocji. Przypominam tutaj pana Bagińskiego, który zapytany, przecież ta fabuła to w ogóle nie ma, nie trzyma się kupy. Odpowiada, nie musi. Ważne, żeby sceny pojedyncze wzbudzały duże emocje. Tak jest konstruowany dzisiejszy świat. Emocje, 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 emocje. Nie jest to nic nowego. Po grzechu pierworodnym niejako nieustannie jest to pewna pokusa i zły duch z tego korzysta oczywiście od początku świata. Natomiast warto to dostrzec, że mamy dzisiaj cały świat, który zalewa nas, próbuje w nas wzbudzać emocje, próbuje uciszać rozum. Władza też trochę zawsze ma w tym interes, żeby ludzie nie myśleli, bo łatwiej jest kontrolować tłum rozemocjonowany. To jest bardzo wyraźne u Huxleya, który właśnie mówi, że w ten sposób można zniewolić człowieka. Gdy rozbudzimy w nim emocje, będziemy napędzali jego pożądliwość i inne emocje, które będą go pchały do jakichś tam takich zwykłych zwierzęcych działań, a jednocześnie my będziemy zdobywali władzę nad światem, prawdziwą władzę, prawdziwy majątek, wszystko tak naprawdę dla nas, a oni będą naszymi niewolnikami, którzy nawet się do końca nie zorientują, że są niewolnikami. A więc jest to, tak w cudzysłowie, dla wszystkich korzystne, dla demona, dla możnych tego świata, tylko nie jest korzystne dla zwykłego człowieka. No i właśnie my zadbajmy o to, żeby rozum naszym życiem kierował. Ja obiecałem, że powiem jeszcze o tych emocjach w Kościele. Tu mieliśmy przykład takiej dramy, dramatycznej dyskusji pomiędzy internetowym komentatorem a księdzem Chmielewskim. Bardzo emocjonalnej po stronie pana Terlikowskiego, bo ksiądz Chmielewski po prostu właśnie emocjonalnie głosi kazanie. No i sensowne jest jak najbardziej, żeby dyskutować. Jak najbardziej jestem za tym, żeby teologia kwitła poprzez dyskusję. To jest potrzebne. Jak najbardziej chciałbym, żeby pan Terlikowski komentował. Może czy komentarze, nie to, że mi się one jakoś szczególnie podobają. Przepraszam, bo to tak zabrzmiało, jakbym był takim entuzjastą pana Terlikowskiego. Ja bym chciał, żeby ludzie komentowali teologiczne kwestie. To jest dobre, tylko że to musi się odbywać na poziomie rozumu, nie na poziomie emocji. To musi być jak najbardziej racjonalne, z jak najbardziej wyciszonymi emocjami, w tym sensie, nie, że to ma się odbywać tak, że będę mówił absolutnie bez emocji. To oczywiście nic nie zmienia, w sensie to nie oznacza, że jest dobre albo złe, gdy mówię z emocjami lub bez. Byłbym inaczej zgubiony z moją wielką, wybujałą emocjonalnością przy przedstawianiu różnorakich tez. No, nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby rozum nad tym panował, żeby to było świadome, żebym ja świadomie, jeśli uważam, że coś trzeba mocno skrytykować, to mocno to krytykuję, ale nie w ten sposób, że to nie dotrze do celu. Jeśli słucham emocji w dyskusji, to przesadzam. Pan Terlikowski ewidentnie przesadza w swoim komentarzu, to jest ewidentnie pod wpływem emocji. I no właśnie, teraz dochodzimy do Kościoła i emocji. Kościół dzisiaj jest rozemocjonowany. Kościół powinien być taką ostoją zdrowego rozsądku i pełnił taką funkcję na przestrzeni wieków wielokrotnie też. Oczywiście nie zawsze i nie wszędzie. No to jest, Kościół jest niesiony przez ludzi, a więc tam zawsze będą jakieś grzechy i błędy. Natomiast zasadniczo na tym poziomie teologicznym pełnił funkcję takiej racjonalnej ostoi. Nie przez przypadek Kościół stworzył tu uniwersytety. Nie, tam był statek, tu są uniwersytety. Rozwój nauki, intelektu, tak, nie przez przypadek to się dzieje. Ta teologia Kościoła jest stricte racjonalna, rozumowa. Pamiętamy o świętym Tomaszu z Akwinu. A jak dzisiaj działa Kościół? Pompuje emocje. No spójrzmy, co robią dzisiaj takie, w cudzysłowie, elity duchowości katolickiej. Pompują emocje. Charyzmatycy pompują emocje. Liturgia, jak ktoś chce zrobić coś ciekawego w liturgii, w sensie jakoś ożywić liturgię, to co robi? Pompuje emocje. No spójrzmy na arcybiskupa Rysia i Arenę młodych ojca Remigiusza Recława. Emocje. Musi być emocje. Muszą być pompowane. Muszą iść. Jak ktoś po prostu tak odprawia msze święto, to takie nudne, nie? A to musi być jakaś gitarka. To musi, tu muszą być takie emocje. Emocje, emocje. I jeszcze raz emocje. No i niestety tutaj ksiądz Dominik Chmielewski też w pewnym sensie działa na tym poziomie. I to jest ten zarzut, który już dawno postawiłem, jeśli chodzi o to nauczanie. To jest zarzut i poważny, i niepoważny. To znaczy uważam, że
można w to wpaść jak najbardziej będąc w dobrej woli i w dobrej wierze. Natomiast warto na to zwrócić uwagę. Już o tym mówiłem i korzystam jeszcze z tej okazji, że tutaj jest ta emocjonalna dyskusja. Zwracam na to uwagę, że to nie jest właściwy sposób uprawiania teologii, że nie jest właściwym sposobem głoszenia kazania tak, żeby napompować emocje. To tam Terlikowski też zarzuca właśnie, że to jest takie pompowanie strachu, jakakolwiek by to emocja nie była. Jeśli celujemy w to, żeby tak napompować tego człowieka, on ma taki być, to pompujemy, czy tworzymy mięso armatnie, które będzie wykorzystane po którejkolwiek ze stron. Będzie wykorzystane w rewolucji. Tworzymy człowieka, który rzuci się gdzieś tam na jakiegoś nieprzyjaciela, jednego, drugiego, być może rzuci się tak naprawdę na przyjaciela, rzuci, no po prostu zrobi coś złego, po prostu nie będzie działał emocjonalnie, bo nie nauczył się kierować rozumem, naprawdę nie nauczył się panować nad swoimi emocjami. Jeśli w Kościele będziemy operowali na tym poziomie, to walczymy na poziomie demona, to jest jego własne pole. On właśnie próbuje rozbudzać emocje, bo próbuje ucieszyć intelekt. My mamy budzić intelekt. A jak budzimy intelekt? Ucząc logicznego myślenia. Jak uczymy logicznego myślenia? Sposobów jest tysiąc. Czy to po prostu poprzez naukę logiki, powiedzmy, że zdroworozsądkowej filozofii, to jest jak najbardziej bardzo potrzebne. Ale zacznijmy od tego, że po prostu przedstawiamy prawdę. Obiektywną rzeczywistość, jak jest, że uczymy ludzi dostrzegać swoje emocje i panować nad nimi, wskazywać, aha, zobacz, tutaj to wzbudza takie i takie emocje, zapanuj nad tym, zrób to i to. Pokazywać, jaka jest prawda, jak ona jest piękna, Boże objawienie, teologia, jak ona jest rozumna. Pokazywać, jak to jest skonstruowane, co trzeba zrobić, dlaczego. Zobacz, to wzbudza takie emocje, zapanuj nad tym. To jest cały konstrukt, tak, duchowość, w której rozum panuje nad emocjami. Poznanie rzeczywistości właśnie rozumowe, bardzo racjonalne, logiczne, nauka wyważania argumentów, dostrzegania, co przemawia za tym, zróżnicowania też rzeczywistości, nie widzenia jej tylko tak po prostu czarno-biało, że a tutaj wróg, tutaj przyjaciel, ten sposób patrzenia, to jest taki bardzo emocjonalny sposób patrzenia, który może być bardzo, bardzo mylny. No, pamiętamy chociażby Święty Paweł, wróg najpierw, a później przyjaciel. To znaczy, może się to bardzo łatwo zmienić. Trzeba te rzeczy zróżnicować, trzeba dostrzegać, jak się rzeczy mają. To po prostu pomaga we wszystkim. To znaczy, nawet na wojnie to pomaga rozpoznanie słabych i mocnych stron. Do tego potrzeba używania rozumu. Ale przede wszystkim, jeśli nie będziemy panowali nad nami samymi, to będziemy marionetką w rękach złego ducha, marionetką w rękach rewolucjonistów, marionetką w rękach kogokolwiek, kto trochę się zna na jakiejś inżynierii społecznej. Musiałem 3 razy powtórzyć słowo inżynieria, nie wiem dlaczego. Tak trudno mi to przyszło. Może świadczy to o tym, że materiał jest już za długi. Jeśli macie pytania, to zadawajcie, bo podejrzewam, że tutaj powstaje mnóstwo pytań. Odsyłam do tych materiałów, które już wcześniej wymieniałem, bo podejrzewam, że na wiele pytań one odpowiedzą. Obiecałem, że pokażę, jak wygląda to kazanie księdza Chmielewskiego, bo faktycznie są tam te elementy, znaczy samo w sobie jest to tak trochę takim dziełem sztuki w cudzysłowie, to znaczy tak bardzo dziwne jest to, jak to zostało zrobione, że myślę, że warto rzucić na to okiem, to już tak zupełnie na zakończenie. A więc niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kiedy staniesz przed Bogiem i zobaczysz całe swoje życie, bo trenowałeś to przyznanie się do winy i tą pokorę, żeby żałować i powiedzieć: wprawdzie tak, Jezu, taki byłem, przepraszam.